Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną serię Zagrajemy w Hugo Tropikalna Wyspa 3. Jest to kontynuacja tego mini-maratonu z Hugo z grudnia, jak pamiętacie doskonale. No i mamy oto kontynuację, czyli Hugo Tropikalną Wyspę 3. I powiem tak, to jest gra, w którą najmniej grałem z całego tego zestawu tropikalnych wysp. Tak więc, tak samo jak i czwarta część, trójka była najmniej przeze mnie ogrywana, tak więc nie zdziwcie się, jeżeli mój komentarz będzie troszeczkę słabszy niż w poprzednich dwóch częściach. Więc dobra, możemy sobie tutaj zmienić poziom gry. Ja bym zagrał sobie na średnim, żeby nie było przypału. I teraz tak, mamy tutaj dostępne 7 minigierek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. My ogramy tylko 5. Dlaczego 5? Ponieważ to, czyli bitwa UKW, nie wiem o co chodzi z tym UKW, była dostępna w Tropikalnej Wyspie 2, jak dobrze pamiętacie. Natomiast caw muzyka to jest to, co już graliśmy w Hugo Magicznej Podróży, więc nie widzę sensu, żeby tego na nowo pokazywać. A więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy może od końca. Czyli zacznijmy od pradawnego Egiptu, bo tutaj nie liczy się kolejność, tak na dobrą sprawę. Możecie zacząć nawet od środka, jeżeli chcecie bardzo, tak więc ja teraz zamykam mordę i słuchajmy, co tutaj będzie przedstawiane, no nie? Tutaj jest naprawdę gorąco. Kim jesteś i co się stało? Jestem mistrzem pogrzebowym. Zanim wstanie słońce, muszę pochować w piramidzie 3 mumie. Ale moi pomocnicy dostali pustynnej gorączki i teraz nie wiem, co mam począć. Ależ oczywiście, ja mogę ci pomóc. Powiedz mi tylko jak. Każdą z 3 mumii trzeba złożyć w oddzielnym sarkofagu. Sarkofag to kamienna trumna, w której chowamy naszych królów i ważnych ludzi. Każdy sarkofag składa się z podstawy, mumii, pokrywy i jest umieszczony za drzwiami, które zamykają komorę grobową. W tunelach piramidy musisz znaleźć części sarkofagu i zrzucić je do komory grobowej. Jeśli jesteś zręczny, możesz spuścić jedną lub dwie części na rabusia grobowców. Jeśli dobrze trafisz, rabusie zniknie. Rabusie szukają złota i kosztowności, zatem szybko zbierz je przed nimi. Złota maska zapewni ci siłę potrzebną, by wyrzucić rabusiów, a symbol słońca da ci dodatkowe życie. Pośpiesz się jednak, musimy skończyć nasze zadanie przed wschodem słońca. No to zaczynamy w takim razie, kurde. Musimy złożyć, kurcze pieczone, 3 sarkofagi. Okej, jest to do ogarnięcia. Generalnie tak, to jest minigierka, która również Okazuje się, że nie tak łatwo się z tego wyglądać. Skończ pitolić farmazony. Nie pamiętam, jak ty się, kurde, nazywasz. Kurde, to jest właśnie najgorsze, że ja nie pamiętam, jak się te dzieciaki od Hugo nazywały. O, jesteśmy chwilę nietykalni, widzicie? O, superancko, bardzo fajnie. O, śmieć nas goni. Śmieć jeden z drugim nas gonią. No wypały jedne, idźcie stąd. Jezus Maria! Trzeba, kurde, teraz tak każdą mumię włożyć do każdego z tego sarkofagu. Musimy 3 sarkofagi, jak słyszeliście, przygotować. O, mamy żyćko, bardzo fajnie. Relikt to oznacza życie, super. W ogóle nie pamiętam, jak ten syn Hugo się nazywa, właśnie ten, którym teraz gramy, ale czy wy też zauważyliście to, że on ma dosłownie ten sam głos jak Hugo z ten? Z świątecznej przygody? Tak ta się gra nazywała? O ile dobrze pamiętam. Dosłownie, no kurde, to jest głos Hugo ze świątecznej przygody, przysięgam wam.
jak się tak wsłuchacie. To jest dokładnie ten sam aktor. Ciekawa sprawa, dlaczego tak zrobili. No, kurde, nie rób tak. Jezus Maria, nie strasz mnie. Dzięki za pomoc. Szkoda, że nie możemy pożeglować po Nilu, ale musimy jechać dalej. No i zrobiliśmy to. O Jezu, co ja w ogóle piszę? M i Hal. Chciałem swoim imieniem. To jest Reed, Rat i Root, czyli prawdopodobnie to był Rat, ten, którym teraz graliśmy. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywał. Tak więc dziękuję za uwagę. X. Już starczy mi powtarzania. Tak więc pradawny Egipt mamy ogarnięty, więc teraz moglibyśmy zrobić wojnę mrówek. Ale zanim zrobimy wojnę mrówek, to zróbmy sobie pamięciówkę. Na odwrocie każdej karty jest obrazek. Odwróć dwie karty i sprawdź, czy znalazłeś parę identycznych zwierząt. Na pasku z prawej strony musisz znaleźć coś, co pasuje do pary, którą znalazłeś. Może to być rodzaj pożywienia lub ślady, jakie dany gatunek zostawia na piasku. Tu na przykład musisz wskazać młode odkrytej pary. I śpiesz się, bo przecież grasz na czas. Powodzenia! Dlaczego w pradawnym Egipcie nie powiedziałem żadnych, nie wiem, wspomnień za dzieciaka i tak dalej? Otóż dlatego, że nie grałem w tamtą gierkę, ponieważ taka ciekawostka dla osób niewiedzących. Tropikalna Wyspa 3 to tak naprawdę jest zbiór minigierek z tych wszystkich innych poprzednich gier Hugo. Czyli na przykład tamta poprzednia minigierka z pradawnym Egiptem to była z gry opartej właśnie na tym, że graliśmy tym Ratem całym, czy tam Ritem, nie pamiętam, jak oni się nazywali. No i tak naprawdę z tamtej gry jest wyciągnięta ta minigierka. Ta z kolei jest wyciągnięta z gry Hugo coś tam z Safari. No i tak jak przed chwilą nam tutaj narrator powiedział, będziemy musieli ułożyć sobie tak zwaną układankę, no nie? Jak będziemy grali w tamtą grę Hugo, to oczywiście to sobie również ogarniemy. Tutaj muszę znaleźć, kurde, pasujące do siebie obrazki. Kurwa, to trochę ciężkie jest. Tu był nosorożec, okej. No i musimy wtedy dopasować z tym tutaj, co mamy obok, jak widzicie. Niestety myszka mi się ponownie zbugowała, bardzo za to przepraszam, nie wiem dlaczego tak to jest. Niestety w tych starych grach Hugo tak to już bywa, musimy to jakoś przeżyć. Gdzieś tutaj żyrafa była, o tu była żyrafa. Dobra, i teraz sprawdzamy, gdzie tu jest żyrafa. Żyrafa, gdzie ty jesteś? Tu jest żyrafa, no i subcio. Teraz musimy małpę znaleźć. I małpa tutaj jest. Elegancko. I tak to właśnie się układa. Żadnej filozofii. Nie pamiętam szczerze, jakie ja mam wspomnienia z tą minigierką, ponieważ prawdę mówiąc w Hugo Safari grałem tylko raz w życiu i nigdy nie przeszedłem, więc bym musiał zagrać drugi raz, żeby wtedy wyrazić swoją opinię. Na chwilę obecną powiem wam, że wydaje mi się, że to jest jedna z prostszych minigierek, aczkolwiek wiadomo, że Hugo Safari to nie polegało tylko na jednej minigierce, tylko na kilku. Więc nie pamiętam, jakie tam dokładnie później były, więc za dużo wiedz w jednym zdaniu, więc dobra, zamknę japę. Dawaj mi, gdzie tu jest jeleń? Jelenia, albo sarna może być. Też nie problem. Dobra, super. Wąż, mamy to też. Zeberka, no to zebra tu będzie tutaj gdzieś. Daj mi zebrę, tu jest zebra. Zawsze mógł być zebo.pl. Mógł być, ale nie ma go. Szkoda. No i dobra, i tutaj mamy już to. No i okej, hiena to była. Superancko. Nie chcę powtarzać, idziemy dalej. Wywalamy stąd. Po co mamy jeszcze raz robić to samo? Dobra, teraz powódź. Nie wiem w ogóle, dlaczego tutaj polskie znaki działają. Nie wiem. Może macie jakiś pomysł, dlaczego to nie działa? A powódź to jest dosyć prosta minigierka, ponieważ to też jest z tej gry Hugo Safari bodajże. To jest minigierka, która polega na tym, że jak widzicie mamy tutaj bananówkę i bananówka musi tym, nie pamiętam jak to się nazywało, zrobić właśnie taki kształt, żeby tą tamę zatamować, no nie? Oczywiście z tych kamieni, które teraz tutaj każę wydłubać bananówce, to mogą równie dobrze diamenty też wypaść. Ale no, na razie jak widać nic nie ma, więc trochę szkoda.
No, cały czas niepasujące daje mi tutaj. Znaczy, ja wiem, że to są niepasujące, ale kurde, nie wiem, taki jakiś dziwny, podobny kształt to jest. Bym chciał to tam dać, ale nie, to nie to. To tym bardziej nie to. No daj jakiś, kurde, pasujący w końcu. No nie, bo po co? Po co, kurde, dać coś pasującego, prawda? No, diamencik już jest zebrany, super. Poziom wody się podnosi, cymbale. Ej, było, kurde. Dobra, jest, mamy to. Superancko. Umówmy się, że zagramy tak do tych trzech rund. Będzie wtedy sprawiedliwie. Pyk. 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 I ostatnia, dawaj. No, kurde. Teraz ostatnia. Nie, 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 to nie to. Diamencik, oczywiście, że tak. Pyk, nie, to nie to. To tym bardziej nie to. Kształtem to w ogóle nawet nie jest podobne, zacznijmy od tego. To już było kształtem podobne. Jak najbardziej tak. Dobra, nie gram już więcej w to, idziemy stąd. Nara. Nie będzie tutaj, kurde, napierdzielania w jedno i to samo. Dobra, więc mamy tak, powróć, pamięciówkę. Zostaje nam jeszcze wojna mrówek oraz diamenty, więc bez zbędnego przedłużania lecimy na wojnę mrówek. Są tu stworzenia tak małe, że niemal niewidoczne. Spójrz na ziemię, widać tu kilka mrówek. Musisz pomóc im pokonać wrogów i upewnić się, że robotnice mogą udać się na poszukiwanie pożywienia bez obawy o mrowisko. A wówczas dostaniesz trochę mrówczego mleka do magicznego eliksiru. Kliknij na robotnicy, a potem na owocu, który powinna zabrać. Mrówka zabierze owoc do mrowiska. Dzięki temu królowa mrówek dostanie pożywienie i będzie mogła złożyć więcej jajeczek, z których wyklują się nowe mrówki. Pamiętaj, że robotnica może tylko zbierać pożywienie. No i z tą minigierką na przykład już miałem problem, kiedy to nagrywałem wcześniej, bo ja to w ogóle za drugim razem nagrywam dla osób ciekawskich. Z tą minigierką mam ogromny problem, dlatego że ona jest jakoś tak dziwnie zlagowana. Więc niestety powiem wam szczerze, że może być problem, żebym ją w całości wam pokazał. No generalnie ona polega na tym, że te wszystkie owoce i inne tego typu rzeczy musimy tutaj zanieść i to jakoś, nie wiem, chyba w takiej samej ilości, czyli musimy tak... 4 maliny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ty takich mirabelek i 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 6 żołędzi. Ale niestety, jak widzicie, tutaj są jakieś dziwne problemy z tą myszką, więc ja bym chyba... Na wielkiego mrówkojada! Co teraz będzie z naszym magicznym eliksirem? Gówno będzie z tym magicznym eliksirem, spierdzielaj stąd. Więc ominiemy sobie tę minigierkę. Zagramy sobie w nią, jak będę przechodził grę Hugo Magiczny Napój, jakoś tak ona się tak nazywała. Czy tam Magiczny Eliksir i wtedy na pewno przejdziemy tę minigierkę, ponieważ ona, ta minigierka też występuje właśnie w tej grze i wydaje mi się, że po prostu tutaj jest w jakiś dziwny sposób ona pobagowana. A przynajmniej tam się postaram przejść tę minigierkę i mam nadzieję, że mi się uda. Natomiast przejdźmy teraz do telewizyjnej adaptacji Diamentów. Dlaczego mówię telewizyjnej adaptacji? Dlatego, że dosłownie ta minigierka, którą teraz tu widzicie, pojawiła się kiedyś w telewizji, jakby ten program telewizyjny Hugo. Szkoda, że zaczarowanego zwierciadła nie ma. Zagrałbym sobie w telewizyjną adaptację zaczarowanego zwierciadła. Szkoda, że tego nie ma dostępnego nigdzie. Te czarne diamenty tak pięknie lśnią i ile mocy mi dają. Potrzebuję więcej! Wszyscy!
wszyscy figus na tej wyspie mają być moimi niewolnikami i pracować w kopalni. Hugo! Droga jest naszpikowana żołnierzami Don Kroka! Oni uwięzili wszystkich kikus i zapędzili nieszczęśników do roboty w kopalni. Może byśmy ich uwolnili? Oni znają krótszą drogę do groty pod wulkanem. Tam jest twoja rodzina. Dobrze, Fernando. Chyba mogę im pomóc. Halo? Jest tam ktoś na górze? Ta, Fernando nas poinformował, że Don Kroko i Scylla uwięzili tych... Tiku, czy nie pamiętam jak oni się... No przed chwilą zresztą było, kurde, powiedziane, a ja niestety nie dosłyszałem, dlatego że mam trochę ściszoną grę, więc wyraźnie nie słyszę niestety niektórych rzeczy. Natomiast tak, no znowu oni zostali pojmani, więc naszym zadaniem jest oczywiście dostanie się i uwolnienie ich i przy okazji Hugoliny i dzieci. I dlaczego, że mówię, to jest telewizyjna adaptacja? Dlatego, że to właśnie leciało na Polsacie. Jeżeli dobrze pamiętacie i urodziliście się tam, rocznik 97, 96 powinien pamiętać, jak oglądaliście Hugo, no to pamiętam, że to właśnie było w telewizyjnej adaptacji. To jest chyba jedyna minigierka, która się ostała z tej telewizyjnej adaptacji. Wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda. Ale graficznie, jak i soundtrackowo, bardzo ładnie brzmi ten poziom. W ogóle soundtrack jest bardzo podobny do soundtracku, którego używa druid Sylwester Vardenga. Mam wrażenie, że Sylwester Vardenga, kurde, podpierdziela soundtracki z Hugo. Przyznaj się, Vardenga, kurde. Inaczej do lasu pójdę i ci dramę zrobię. Nie no, żartuję. Pozdrawiam, Sylwestrze, jeżeli to będziesz kiedyś oglądał. A wątpię, że będziesz to oglądał, więc no. Pozdrawiam, Sylwo. No nie wiem, ta muzyka ma strasznie podobne brzmienie do tego, czego Vardenga często używał w swoich materiałach komentary. Ale z tą minigierką kiedyś miałem straszne problemy, jak grałem w Tropikalną Wyspę 3. Bo raz zagrałem i między innymi w tę minigierkę. I miałem cholerne problemy. I kiedyś kibicowałem tym dzieciakom, które właśnie grały w tę minigierkę. Kurde, ile oni musieli się namęczyć. Zaraz będę akrobatą powietrznym numer jeden na świecie. Trzymaj się, Hugolinko! Za pierwszym razem. Patrzcie, nawet swój rekord pobiłem swoją drogą. No, i co teraz będzie? Będzie uratowanie Hugoliny, czy nie będzie? I co teraz będzie? Jak wcisnę tu? A, to już było. Lol, myślałem, że będzie uratowanie Hugoliny, szkoda. Chyba dopiero uratowanie Hugoliny byłoby na wyższym poziomie trudności. Tak mi się wydaje. No nic to. Kibicowałem kiedyś tym dzieciakom, jak byłem sam zresztą dzieciakiem, które grały właśnie w minigierkę z diamentami. Niektórym się chyba udawało, ale niektórym się nie udawało. Natomiast ubolewam nad tym, że nie ma tego zaczarowanego zwierciadła. No jak kurcze pieczone mogliby dodać to zaczarowane zwierciadło, naprawdę. Zagrałbym sobie taką telewizyjną adaptację, a wy? Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy. A ja tutaj będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół. Zostawcie subskrybera na kanale po więcej oczywiście. Zapraszam was na moje socjale. Linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram. W szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie powiadomienia mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy. Informuję was o odcinkach, o livestreamach. Co tam się u mnie dzieje, co tam ciekawego planuję i inne tego typu rzeczy. I się ze sobą integrujemy ogólnie wszyscy, tak więc śmiało dołączaj do tego teamu. Do teamu szefa Pomidora. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć. Nagrywałem to 7 stycznia o godzinie 17. Życzę wam miłego dnia, wieczoru czy czego tamkolwiek chcecie. Nara!